Ukończyłem Wiedźmina 3 z autorskim kołem fortuny. Czy było łatwo? Nie. Czy było trudno? Nie. Można powiedzieć, że jest średnio. To chyba super. Oczywiście, że super. A tak na poważnie, to muszę przyznać, że gra była momentami cholernie nieznośna i trudna. Zaraz wam wyjaśnię czemu. Ja jestem Jaszcząb i witam cię serdecznie na moim kanale. Zanim zacznę, chciałbym zaprosić cię na moje live'y na YouTube i na Twitchu oraz na mój serwer Discord, gdzie powolutku budujemy swoje przytulne gniazdko. A teraz lecimy z tematem. Wiedźmina ograłem już ze 4 razy, z czego raz na poziomie Droga ku Zagładzie, ale nie stanowiło to jakiegoś super wyzwania. Więc postanowiłem sobie trochę urozmaicić i utrudnić rozgrywkę. Zabawa polegała na tym, że co jakiś czas, na życzenie widzów, kręciłem sobie autorskim kołem fortuny, na którym do wylosowania były przeróżne utrudnienia, zakazy i nakazy dotyczące rozgrywki. Zarówno te fabularne, jak i czysto gameplayowe. Pewnie spotkaliście się już z podobną koncepcją na innych kanałach na YouTubie, ale do tej pory nie widziałem, żeby ktoś w ten sposób ukończył Wiedźmina. Jeśli się mylę, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście jestem świadomy tego, że są gracze, którzy przeszli Wieśka samymi pięściami lub samymi znakami i mega szacun dla nich, ale aż takim masochistą nie jestem. No i miałem nieco inny, lżejszy pomysł na streama. No więc wracając. Z początku losowałem zasadę i od razu przeprowadzałem drugie losowanie, które determinowało, ile dana zasada będzie trwać. I bywało tak, że wylosowało się coś w stylu zakaz jedzenia na 30 minut, co okazało się raczej słabym rozwiązaniem, zważając na to, że w Wiedźminie bardzo dużo czasu spędza się na chociażby rozmowy z NPC-ami, zwłaszcza w początkowej fazie gry, dużo czasu spędza się na questach czysto fabularnych, gdzie ilość potworów jest raczej znikoma, do tego dochodzi gwint i tym podobne. Z tego powodu postanowiłem znieść czasowe zasady i wprowadzać jedynie te stałe, które będą ze mną już do końca gry. Co nabrało znacznie więcej sensu. Oprócz tego moi widzowie tak się wciągnęli w grę, że zapominali o kręceniu kołem, więc postanowiłem sam co jakiś czas im kręcić. Przez kilka streamów udawało się nie trafiać na najgorsze kary. Do momentu. Dobra, zespinuję szybciutko. No i wykrakałeś. Zobacz, zobacz. Teraz dopiero będzie śmiesznie. A few moments later. Dobra, minęło 45 minut, jeszcze sobie trudnie rozgrywka. Chcę sobie wylosować jakąś zasadę na kole. To już najgorszy pancerz. Koszula za 121. Biorę. Ciekawe, czy mogę założyć samą koszulę bez reszty. Ej! 5 hours later. Kołem sobie zakręcę jeszcze. Dawno nie kręciłem, minęła godzina chyba od ostatniego kręcenia, to strasznie długo. Więc sobie zobaczymy. O, ale się trafiło. Do najgorszej zbroi załóż najgorszą broń. Nie będzie fajnie. No. Od teraz walczyłem w samej koszuli z drewnianą pałką, która była na tamten moment najgorszą bronią stalową, którą aktualnie miałem. Do tego brak możliwości używania znaków. Zaczęło się robić naprawdę ciekawie. Z czasem doszły zasady takie jak zakaz zbierania roślin, zakaz handlowania, co było dość upierdliwe, gdyż nadal mogłem pić mikstury, ale nie mogłem ani zbierać roślin, ani ich nigdzie kupić. I parę innych zasad. Bardzo ciekawą zasadą był nakaz walki tylko atakami silnymi. I nie byłoby to żadnym problemem, poza tym, że niektóre potwory są znacznie zwinniejsze i trafienie ich atakiem silnym momentami wiązało się z niezłym kombinowaniem i timingowaniem ciosów. Nie ukrywam, robiło się coraz trudniej, szczególnie ciężka okazała się misja oko za oko, gdzie trzeba było uratować Wes w walce z Nilfgaardczykami. Na szczęście pasek zdrowia Wes się bugował i była ona praktycznie nieśmiertelna, ale sama walka wciąż nie należała do łatwych. Na szczęście mój Geralt mógł jeszcze używać jakiegokolwiek najgorszego miecza srebrnego. Aż do chwili. Dobra, zanim pójdę do Triss, to jakąś nową zasadę muszę sobie wziąć, bo... God, please, no! 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 Kurczę, zjaj. Czyli co? Dobra. Dobra. Na szczęście potworów na razie nie będziemy bić, mam nadzieję, ale jak będziemy bić, no to będziemy niestety... Będę musiał, kurde, tą pałą chyba bić, nie? Od tamtego momentu nic już nie było takie same. Walki z niektórymi potworami trwały nawet po kilkanaście minut. Oczywiście mam na myśli te potwory, które były wrażliwe tylko na srebro, ale mój baseball nadal zadawał jakiś tam damage. W tamtej chwili myślałem, że gorzej już nie będzie. Mimo, że sam konstruowałem to koło fortuny, to miałem dużą nadzieję, że najgorsze jest już za mną. A nawiasem mówiąc,
Zasad było naprawdę sporo, więc szansa na wylosowanie najgorszych utrudniaczy nie była aż tak duża. Jak bardzo się myliłem. Zakaz używania mikstur, zakaz używania odwarów, zakaz jedzenia i do tego zakaz używania kuszy, co na początku myślałem, że nie robi żadnej różnicy. Nic bardziej mylnego. Dotarłem na Skellige i tam ta kusza okazała się totalnym game changerem. Tak, mam tu na myśli syreny i erynie. Na szczęście pomogłem sobie trochę petardami i do tego dobre timingi ataków podczas pikowania syreny, no i dało radę. A, byłbym zapomniał. Do tego doszła jeszcze jedna zasada. Zakaz używania uników. Zaraza. Dopuszczalne w tamtym momencie były tylko odskoki. No, te z przewrotami. Od tej pory gra zrobiła się super trudna, a koło fortuny się praktycznie wyczerpało, więc poszło w odstawkę. No dobra, ale jak wyglądały zlecenia na silne potwory i walki z bossami? Otóż pokusiłem się na pewne dwie misje poboczne. Pierwsza o nazwie W Wilczej Skórze, która polegała na uporaniu się z Morgwargiem, wilkołakiem na wyspie Hindarsfjall. W pierwszej fazie, po rozmowie z wilkołakiem, trzeba było z nim bezwarunkowo walczyć. No i tu już pojawił się problem. Nie dało się go pokonać, mając tylko broń stalową, czyli mojego bejsbola nienawiści. No i bez używania wspomagaczy, takich jak znaki. Morgwarg regenerował się w przerażającym tempie i zabicie go było wręcz niemożliwe. Ostatecznie musiałem odpuścić sobie to zadanie. Smuteczek. Druga misja poboczna, ale dość istotna fabularnie i nie mogłem jej sobie odpuścić, to ostatnie życzenie i walka z Jinem na górze świata. I tutaj sprawa wyglądała nieco inaczej. Jin otrzymywał obrażenia od pałki, bardzo małe, ale wciąż. Tak, tutaj jeszcze mogłem używać uników pod altem. Pewnie gdybym nie mógł, walka byłaby dużo, dużo trudniejsza. Z początku wydawało mi się, że Jin atakuje bardzo randomowo i nieprzewidywalnie. Jednakże po wielu porażkach skminiłem, jak mniej więcej się poruszać i kiedy atakować. Ej, ale jaszcząb, przecież miałeś zakaz używania odwarów, a co to jest to? Już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż po którymś zgonie chciałem sobie zrobić mały test i sprawdzić, czy odwar z czarta faktycznie działa na wytrącenie z równowagi przez Jina. No i nie działał, więc już nie wczytywałem z powrotem gry i kontynuowałem walkę. Ostatecznie pojedynek trwał około 35 minut i prawdopodobnie w życiu by mi się to nie udało, gdyby nie jedna, kluczowa wręcz umiejętność, totalny game changer na całą rozgrywkę. Niezabijalność. Pewnie już wiecie, co ten skill daje. Jest! Ja pierdolę w końcu! Teraz, zanim przejdę do głównych bossów i najtrudniejszych walk, to podsumujmy sobie wszystkie zasady, jakie pozostały ze mną już do końca gry. Słuchajcie, co może pójść nie tak? Pora na bossów i najcięższe walki. Tutaj się skończy dzień dziecka, słuchajcie. Ale zanim podjąłem się dalszych zmagań, odblokowałem sobie super ważną umiejętność, która nazywa się najlepszą obroną jest atak. Dzięki temu każdy mój unik co 5 sekund odnawiał mi punkty adrenaliny, które z kolei gwarantowały mi działanie wcześniej wymienionej już umiejętności niezabijalność. Do tego sfarmiłem sobie największe czerwone mutageny. W tamtym momencie każdy procent więcej do ataków miał znaczenie. 5. Lodowy gigant. Chyba najłatwiejszy z tych ważniejszych bossów. Grunt to wskoczenie mu na plecy i atak, odskok, skok na plecy i atak. I tak do końca pierwszej fazy. Druga faza była trochę trudniejsza, ale do zrobienia. Tutaj kluczowe było jedynie unikanie kotwicy. 30 minut walki i po sprawie. Dobra, koniec. Wreszcie. Łatwiutko. 4. Mglaki na wyspie mgieł. Tak, nie przesłyszeliście się. Nie jest to w sumie żaden boss, ale doprowadzało mnie do duszewskiej pasji. Pamiętacie misję z odprowadzeniem Gasparda do chatki krasnoludów? Tak, on co parę kroków zasypiał i trzeba było go bronić przed mglakami i innym dziadostwem. I sobie pomyślicie,
ale to tylko zwykłe potwory. Mm. Ponad 30 minut tą misję robiłem, a walka z mlakami była naprawdę super uciążliwa. Na szczęście udało mi się posiąść bardzo przydatny skill, mordercza precyzja, który zwiększał mi szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika o 2% za każdy punkt adrenaliny. Polecam. Jest! Lecimy, kurwa, lecimy! 3. Karantir. O dziwo, nie był taki super ciężki, jakby się mogło wydawać. Mega wkurzające były te jego teleporty, no i to, że przyzywał żywiołaki. Na szczęście istnieje pewien trik, mianowicie owe żywiołaki mogły przyjmować na klatę pociski Karantira. Wiedząc to, po prostu ustawiałem się za żywiołakami i padały one od jego magicznych kulek. Sposób na walkę? Odskoki, unikanie pocisków, potem maksymalnie 2 ciosy zanim przeciwnik zdąży naładować pociski i tak do końca. Udało mi się go pokonać za pierwszym podejściem i trwało to około 30 minut. Choćbyś mnie zabił. Dobra, mamy to chyba. Yeah! Nie wiem ile to trwało, z pół godziny? Ile to trwało? 40 minut. Może być, no. 2. Eredin. Niby ostateczny boss. Prawdziwy giga chat. A jednak nie jest na pierwszym miejscu. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jego ataki były raczej przewidywalne i był on na tyle wolny, że udało się go bez problemu uderzać w przerwach na kombosy. Co prawda, żeby ruszył mu się pasek życia, chociaż o milimetr, to musiałem go trafić co najmniej 4-5, no czasem 6 razy. Druga faza walki była ciut trudniejsza. Polegała na unikaniu jego specjalnych umiejętności i ponownym wykorzystywaniu przerw w jego kombosach. Próbowałem też zrobić tak, żeby Eredin trafiał się swoimi własnymi meteorytami, ale okazało się to raczej mało efektywne. Ostatecznie walkę udało się ukończyć przy pierwszym podejściu i trwała ona około 40 minut. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jest! Jest! Łatwiutko. Jest, mamy to. No za 40 minut, nie? Znowu, tak jak z Karantirem, podobnie czasowo. 1. Imlerit. Przysięgam, dawno mi tak psycha nie siadła, jak podczas walki z tym śmietnikiem. Gość się teleportuje, ma mega dużą broń i ma dosłownie zwalone hitboxy. To tak w skrócie. Pierwsza faza walki była mega prosta, ale też mega długa. Przepis na to był taki. Atak, odskok za plecy, atak, odskok za plecy, atak i tak cały czas. I tutaj totalny luz. Zbajerowałem typa i myślę sobie... Essa, nie? Dopóki nie doszło do fazy drugiej, gdzie Imlerit zaczyna się teleportować za plecy Geralta. Z początku myślałem sobie, że on teleportuje się randomowo i nieważne było, w którą stronę zrobię unik. Przepisu na sukces nie było. Po jakimś czasie wyuczyłem się, gdzie dokładnie, w jakich momentach on się teleportuje i byłem już pewien, że to ogarnąłem. Ale niestety przeczucie mnie zawiodło. Teleporty okazywały się bardziej randomowe niż myślałem. Oprócz tego autentycznie jego hitboxy były mega dziwne. Mimo że robiłem odskoki, to on i tak był w stanie mnie trafić podczas mojego uniku. To przelało. Pałę goryczy. Próbowałem go na różne sposoby bugować siebie i tak dalej. Jedyne co udało mi się zrobić, to zapisać grę przed striggerowaniem drugiego etapu walki, wskakując między skały a spalone drzewka. O, tutaj. O! Zapisałem! No i znów, próby, zgony. Minęły ponad 3 godziny i się poddałem. Autentycznie miałem dość. Musiałem znieść jakąś zasadę z koła fortuny, bo wiedziałem, że nie przejdę tego z tymi zwalonymi hitboxami. Najpierw zniosłem zasadę tylko silnych ataków i atakowałem również szybkimi. Co się jednak okazało? Z szybkich zadawałem Imleritowi równe 0 obrażeń. Także ułatwienie to poszło do śmieci. Pozwoliłem sobie w takim razie używać uników, tych pod altem, ale było tylko gorzej. Ostatecznie pozwoliłem sobie używać jednego znaku, Quen. I to okazało się tym, czego mi brakowało. Walka nadal trwała bardzo długo i łatwa nie była, ale ten znak literalnie uratował mi psychę. W sumie z Imleritem męczyłem się około 3 godziny i 45 minut. Czy to? Czy to już? Nie wiem, czy to już. Nie,
no autentycznie ten Quento był taki game changer, że to jest... Prawdopodobnie gdyby nie to, to bym tego nie przeszedł. Podsumowując, uważam, że to był całkiem fajny challenge, super sposób na interakcję z widzami i przede wszystkim satysfakcja i motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań. Jest jedno ale. Tego typu challenge'om brakuje troszkę tego wiedźmińskiego klimatu, jeśli wiecie co mam na myśli. Sensu zbierania najlepszych przedmiotów, wykonywania pobocznych zleceń itd. A wszyscy wiemy, że Wiedźmin to ogromny świat, który trzeba wręcz eksplorować, zdobywać, plądrować, ratować, zabijać itd. Dlatego kolejne wyzwanie pewnie będzie opierać się na modyfikacjach utrudniających i zmieniających rozgrywkę. A co wy o tym sądzicie? Znacie jakieś dobre mody na utrudnienie życia Geraltowi? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli materiał wam się podobał, to zapraszam do zostawienia łapki i subskrybowania kanału Jaszcząb, a także do wpadania na nowo powstały serwer na Discordzie. Dzięki za uwagę. Nara!